Wakacje zarówno dzieciom i dorosłym jak zwykle upłynęły w mgnieniu oka. Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się nieco później niż zwykle, bo w poniedziałek 4 września. Niezależnie od tego wyprawienie dziecka do szkoły wciąż jeszcze jest dla rodziców okupione sporym wysiłkiem. Według statystyk wciąż co siódmy rodzic na ten cel zaciąga pożyczkę. Na wyprawkę w tym roku przeciętny rodzic wydał od 350 do 530 zł. W przypadku rodzin wielodzietnych rachunek sięgnął 700 zł. Pełną wyprawkę jesteśmy w stanie przygotować tylko dla 40% naszych milusińskich. Program 500 plus sytuację poprawił, ale wiadomo, że nie wszyscy z niego korzystają. Warunków do uzyskania 500 plus nie spełnia wiele rodzin mających jedno dziecko, a wiadomo, że wyprawienie jedynaka do szkoły kosztuje najwięcej. Poza zaopatrzeniem dziecka w przybory szkolne dochodzą jeszcze wydatki na obuwie, ubrania, dojazdy do szkoły i nakłady na zajęcia dodatkowe. W celu zminimalizowania kosztów połowa rodziców za. Artykułów szkolnych robi w supermarketach. Druga połowa woli lepszej jakości produkty ze sklepów papierniczych. Znaczną ulgą było wprowadzenie bezpłatnych podręczników, które wcześniej niemal rujnowały domowe budżety. W naszym mieście rok szkolny rozpocznie 11 442 uczniów, o 28 więcej niż w ubiegłym roku. Dla 664 uczniów będzie to pierwsze rozpoczęcie roku szkolnego w życiu. 746 uczniów nie rozpocznie w tym roku wygaszanej edukacji gimnazjalnej. Ta młodzież rozpocznie klasę siódmą podstawówki. Warto też wspomnieć o nauczycielach. W Suwałkach to ogromna rzesza ludzi. Po wakacjach do pracy przystąpi 1187 pedagogów, o 8 mniej niż było w czerwcu przed wakacjami. Oznacza to, jak łatwo wyliczyć, że grono pedagogiczne zostało uszczuplone o 0,7%.